Nasi podopieczni to kochane istoty, tak szczere, bardzo wrażliwe, które świat rozumieją sercem. Ale praca z nimi nie jest łatwa. To naprawdę ludzie, którzy nie potrafią sami kierować swoim życiem. Wielu z nich nawet nie umie poprosić o pomoc. I często są nieporadni w takich prostych czynnościach życiowych, w utrzymaniu higieny, w jedzeniu, w ubieraniu się. Mają kłopot z panowaniem nad emocjami, mają problemy z koncentracją, pamięcią, z orientacją w czasie i przestrzeni, ze zrozumieniem poleceń, abstrakcyjnym myśleniem. I czasami są tak bardzo smutni, ale jak ktoś jest blisko, jak się stworzy im warunki, to z najpiękniejszym uśmiechem przechodzą na jasną stronę życia. Wszystko, tak jak zawsze, zaczęło się od spotkania człowieka z człowiekiem. Był maj 1999 roku. Zadzwonił do mnie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji Świętego Brata Alberta, i zaprosił mnie na przegląd twórczości teatralno-muzycznej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. I ten dzień zaważył chyba na całym moim życiu. Nagle zobaczyłam jakieś dziwne piękna, którego nigdy w życiu nie zauważałam. Zaczęłam do nich przyjeżdżać, zaczęłam im pomagać robić teatr. A stało się tak, że na mocy kolejnej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych część podopiecznych księdza Zaleskiego straciła prawo do korzystania z warsztatów terapeutycznych. A te warsztaty to przecież jest jedyny sens i radość ich życia. Kiedy przyjaciele są w potrzebie, człowiek nie zastanawia się, tylko pomaga. Więc ja we wrześniu 2003 roku założyłam fundację, a już w lutym 2004 działały warsztaty terapii artystycznej Fundacji Mimo Wszystko. Dzięki 1% wpłatom wybudowaliśmy 2 ośrodki dla naszych podopiecznych: Dolinę Słońca w Radwanowicach i warsztaty terapeutyczne w Nadmorskim Lesie w gminie Choczewo. A żeby utrzymać naszych podopiecznych, prowadzimy wiele projektów. Festiwal Albertiana, Dni Integracji na Rynku w Krakowie, Zwyciężać Mimo Wszystko z Festiwalem Zaczarowanej Piosenki, Akademię Odnalezionych Nadziei z Indeksem Marzeń, koncert dla artystów Filharmonii, konkurs poetycki Słowa Dobrze, że jesteście, Zaczarowane Radio Kraków i wiele, wiele innych działań. Mam wspaniałych pracowników. Wielu z nich, tak jak dyrektor Fundacji Maja Jaworska, jest ze mną już 15 lat. Razem z nieustającą radością i zapałem, mimo wszystko, staramy się, by codziennie ktoś smutny dzięki nam się mógł uśmiechnąć. I udaje się to. I wciąż jest wiele do zrobienia. I wierzę, że się uda, bo wokół jest wielu wspaniałych ludzi, których życzliwość, pomoc daje nam siłę. I ja nie wyliczę wszystkich, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale wszystkim z głębi dymnego serca dziękuję. Wszystkim artystom, sportowcom, dziennikarzom, poetom. No i wam, kochani darczyńcy, bez których nic by nam się nie udało. Niektórzy ludzie nie pojmują, jaki jest sens w walce o chwilę szczęścia dla takich osób. I trudno ich przekonać, że mimo wszystko zasługują na miłość i na godne życie. A ja wiem, że kiedy oni się uśmiechają, to nasz świat staje się lepszy i nam się też lepiej żyje. Dziękuję wam. Bądźmy razem. Zmieniajmy świat na lepszy i piękniejszy.